Halo, halo, dzień dobry. Jeszcze nas chyba łączy. Dzień dobry, dzień dobry. Otwieramy nowe spotkanie, nowy live i dzisiaj w nietypowej aranżacji. Co i jak, za chwileczkę powiem. Okej, mamy już 45 osób, które nas tutaj oglądają. Witamy wszystkich. Witajcie bardzo serdecznie. Ja nazywam się Ewa Turek, a moim gościem jest Marcin Wąsik, którego za chwileczkę jeszcze dokładnie przedstawię. A dla naszych stałych bywalców od razu informacja, bo pewnie spodziewaliście się tutaj jeszcze Magdy. Otóż Magdy z przyczyn różnych nie będzie, ale przekazała pałeczkę do tego, żeby to spotkanie się odbyło. I żeby nasz gość opowiedział nam wszystko to, co jest dla Was i dla nas ważne. Tradycyjne pytanie, czy widać, czy słychać? Tutaj już nas witają osoby i z YouTube'a, i z Facebooka. Także super. Dobry wieczór, dobry wieczór. Świetnie. Także bardzo się cieszymy na Waszą obecność, bo to wszystko jest dla Was. No dobrze, to zanim jeszcze powiecie nam pierwsze pytania, to jeszcze dla Was takie rozruchowe pytanie, czyli skąd nas teraz oglądacie? Napiszcie z jakiego miasta, z jakiego kraju. Może ktoś z Was jest pierwszy raz? To też niech się przywita. Jest już Joanna, witamy. Tak, dobry wieczór, jest Magda. Wrocław. O, tak szybko to piszecie, że nie nadążam z przeskakiwaniem. Kraków. O, Berlin. Sieradz. Ktoś już, zobacz, O, napisał, Artur. że podcast był świetny, zaraz o tym powiemy. Natomiast tak, o, zobaczcie, mamy też. Gdzieś mi tu mignęło Chicago, ale tak szybko przeskakują wiadomości, że Wiedeń, witamy, UK. Słuchajcie, jesteście fantastyczni, że z tak różnych miejsc chcecie nas oglądać. No to co? To ja w tym momencie chcę oficjalnie powitać naszego gościa. Marcin Wąsik, który jest, jak siebie określa, męskim coachem. Cokolwiek to znaczy, myślę, że go też wypytam o to, ale jest również licencjonowanym trenerem od, uwaga, syndromu miłego faceta. O to też dopytam Marcina. Jest również biznesmenem, bo zajmuje się już od lat nieruchomościami. Jest też ojcem. No i co dla nas tutaj zebranych jest ważne, jest również trenerem radykalnego wybaczania. Marcinie, witam cię bardzo serdecznie. Witam, witam cię Ewo, witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, będzie czas na wasze pytania, jak najbardziej. Natomiast to, co jest pewnie dla was ciekawe, czyli sam tytuł dzisiejszego spotkania. Ojcowska rana, czyli nie chcę być taki jak mój ojciec. Marcinie, najpierw poproszę cię, żebyś nam doprecyzował, co to znaczy to hasło ojcowska rana. Jak ty to nam wszystkim tutaj wytłumaczysz? Tak, ojcowska rana to jest taki zestaw czy cech osobowości, czy cech nawyków, które gdzieś tam powstają w naszym dzieciństwie i które w większości mężczyzn towarzyszą przez resztę życia. Szczerze mówiąc, jeżeli się nie wydarzy coś intensywnego w ich życiu, to prawdopodobnie noszą ze sobą te ograniczenia przez całe swoje życie. I to jest takie przekonanie w umyśle, które powstanie u mężczyzny, że w wyniku tego, że jego ojciec był albo nieobecny, albo niedostępny, albo agresywny, przemocowy, krytykujący, albo był od czegoś uzależniony, albo był też bardzo słaby jako mężczyzna, zależny i jakby całkowicie podporządkował się żonie. I taki młody chłopak może podjąć decyzję, że on nie chce być taki jak jego ojciec. I
zaczyna w swoim życiu przyjmować strategię, budować strategię takiego zachowywania się tak jak się nazywa to w radykalnym wybaczaniu, w buncie, czyli po prostu przeciwnych zachowań do tego, co robił jego ojciec, ale tak naprawdę pozostaje cały czas w tym samym paradygmacie, tylko jest na przeciwnym biegunie. Ale to na takim głębokim poziomie też oznacza, że on po prostu nie przyjął ojca do serca i nie przyjął męskości do serca i nie jest połączony z całym męskim światem przodków. I w sumie taki mężczyzna, który nie przyjął ojca do serca, pozostaje wiecznym chłopcem. Czyli mamy taki układ, nazwijmy to trójkąt, czyli rodzice, ojciec i matka i syn. Tu od razu dodatkowe pytanie, czy rozmawiamy, czy ten syndrom dotyczy tylko chłopców i mężczyzn? On może również dotyczyć kobiet, oczywiście, że tak. Oczywiście będzie się wyrażał w inny sposób, bo ta relacja ma córki z ojcem. Okej, okay, czyli mamy jakby zapewnione, że te dysfunkcje mogą też dotyczyć córek. Natomiast ponieważ zajmujesz się właśnie tym obszarem i pracą z mężczyznami, więc na tym się skupiamy, ale w trakcie dzisiejszego spotkania, to uwaga, mamy też pewne wskazówki, rady dla tej części kobiece, więc bądźcie i kobiety, i mężczyźni, natomiast szczególnie kierujemy te informacje do mężczyzn, ale też ojców, prawda? Tak. No dobrze, to Marcinie, powiedz mi, powiedziałeś, jak to powstaje, kiedy to powstaje, i tutaj dodam taką ciekawostkę, pewnie ci, którzy słuchali, dajcie znać, kto już z Was wysłuchał tego świeżego odcinka, który dzisiaj rano się ukazał, właśnie też z Marcinem na ten sam temat, ponieważ tam przytaczam świeże badania, które odbyły się na wiosnę tego roku i one, jakby badanie dotyczyło współczesnego ojca. I badanie to było wykonane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i tam bardzo wyraźnie zostało jakby potwierdzone, że ojciec jest na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o, nie wiem, taki autorytet, osoba kontaktowa, po matce, po rówieśnikach jest właśnie ojciec. Ale uwaga, sam ojciec, czyli ta grupa, tak, ojców, bo badanie dotyczyło ponad 1200 ojców, którzy mają synów do 18 roku życia, bardzo wyraźnie pokazuje, że dla ojców na trzecim miejscu taką trudnością jest właśnie trudna relacja z żoną, partnerką, czyli matką. I teraz patrząc na te źródła, czyli iskrzy, tak, między rodzicami, i ten fundament dla syna zaczyna się walić, bo nie jest to stabilna struktura. Co się wtedy dzieje w takiej rodzinie? No, zazwyczaj to rzeczywiście jest taki trójkąt i ten syn jest pomiędzy tym wszystkim, dlatego że często mama się nie może dogadać z tatą najzwyczajniej w świecie i zaczyna jakby wycofywać się z tej relacji z ojcem i bardzo często przenosi swoje uczucia na syna. I wybiera sobie syna jako swojego partnera życiowego, nieświadomie. I przenosi na niego swoją wagę, swoją miłość i często mówi takiemu chłopcu, że ty jesteś jedynym moim wspaniałym mężczyzną, jesteś taki inny niż ci inni źli mężczyźni, niż twój tato. On się czuje taki wyniesiony na piedestał, no bo dla takiego małego chłopca, dla którego jego ojciec był Bogiem, nagle jak mama go wnosi ponad ojca, no to jest to coś niesamowitego. Jednakże ten syn dopiero po czasie odkrywa, że wraz z tym wzniesieniem na piedestał przychodzi również odpowiedzialność emocjonalna za mamę, za jej humory, za jej stan, za jej szczęście. I to jest coś, czego mały chłopiec nie jest w stanie unieść, bo to jest jakby wysiłek ponad jego siły. A tato, z tatą zaczyna być problem, dlatego że tato jest zazdrosny, czuje się odsunięty przez mamę i przez tego małolata, dla którego on tyle poświęcił i tyle mu dał miłości, a nagle on zajmuje jego miejsce. I często taki ojciec wyżywa się na tym chłopcu nieświadomie, nigdy go nie chwali, jest zawsze krytyczny w stosunku do niego, zawsze podważa wszystko, co on robi, nabija się,
Więc ten chłopiec nagle znajduje się w takiej sytuacji, gdzie traci męskie wsparcie, traci taką prawdziwe męskie oparcie i nagle musi obsługiwać potrzeby mamy, na co w ogóle nie jest gotów i o czym nie ma pojęcia, a w dodatku jest jeszcze wyniesiony na piedestał i to wszystko wprowadza w nim olbrzymie pomieszanie i potem generuje duże problemy w życiu dorosłym. Marcinie, to powiedz mi, jakie słowa może słyszeć ten młody człowiek od swojej mamy w takiej sytuacji? Jakie to są hasła? No synku, mam nadzieję, że ty mnie nigdy nie zawiedziesz, że ty nie będziesz taki jak tatuś, że się mamusią zaopiekujesz i zadbasz, bo mamusia to tylko na ciebie może liczyć. Ty jesteś jedynym takim mamusi wsparciem i oparciem i jakby nie ty, to ja nie wiem, co ja bym zrobiła w życiu. No i synek nagle odkrywa, że... Drodzy panowie, mam nadzieję, że tutaj jesteście aktywni, na pewno. Kto z was słyszał takie słowa w młodości, w dzieciństwie? To pytanie do panów. Okej, to w takim razie jeszcze idąc dalej, pogłębiając, czy te takie zaburzenia i utrata, nie wiem, piedestału, właśnie tej takiej pozycji ojca, głowy rodziny, czy te zaburzenia dzieją się tylko na takim poziomie świadomym, czy też nieświadomym? Czy to się dzieje na tych dwóch poziomach? Panowie, tutaj w międzyczasie, Marcinie, od razu ci pokazuję, że tutaj panowie, tak, to są słowa, które też były u nich. Tak, dziękuję panom serdecznie za aktywność. Marcinie, no właśnie, jak to się dzieje? Czy to jest świadome, nieświadome, z braku wiedzy? Myślę, że jest nieświadome w dużym stopniu, co nie zmienia faktu, że jednak ci rodzice reagują i ci ojcowie naprawdę trochę już przestają mieć cierpliwość do tych chłopców, krytykują, nigdy ich nie chwalą, mają w stosunku do nich za wysokie wymagania, bo oni cały czas podświadomie, bo to jest taka podświadoma agresja, oni karzą tych synów za to, że zabrałeś mi matkę, zająłeś moje miejsce, wszedłeś w pozycję, w której nigdy nie byłeś być, powinieneś być i taki syn dostaje no, chłostę, że tak powiem, emocjonalną od tego ojca. Ojciec jest często po prostu wkurzony i nawet nie wie dlaczego. I nawet nie wie dlaczego za każdym razem, jak widzi tego małego, to tak się w stosunku do niego zachowuje, no ale odreagowuje właśnie tą całą sytuację. To teraz skupmy się na tym młodym człowieku, czyli chłopiec, nastolatek, młody mężczyzna. Jakie są dla niego skutki właśnie wciśnięcia może w taką rolę? Wcale tego nie chciał, ale tak żyje w takim środowisku. Jakie są dla niego koszty? No, tych kosztów jest dość dużo, trzeba przyznać, bo na różnych poziomach tak naprawdę. Na takim męskim poziomie ten chłopiec ma kłopoty z nawiązywaniem kontaktów z innymi rówieśnikami, z mężczyznami, bo on w pewnym sensie czuje się od nich lepszy. Jak ja na początku pracuję z klientami, mówię o czymś takim, to oni często mówią, nie, ja tam się nie czuję lepszy od facetów, no normalnie, ale mija 2 miesiące pracy i odkrywają, wiesz co, ty jednak miałeś rację, ja rzeczywiście jednak, bo on się czuje lepszy, no bo mama mu powiedziała, że on jest specjalny, bo on jest taki emocjonalny, tak o nią dba, jest taki dobry, nie jest taki szorstki, nie przeklina, nie pali papierosów za kioskiem, nie? Więc on jest taki inny, specjalny. No i ten młody chłopak z jednej strony czuje się lepszy, a z drugiej strony w sumie boi się mężczyzn, boi się tej takiej bezpośredniości, szorstkości, żartów, tej takiej męskiego sposobu zachowywania się i raczej będzie unikał tych kontaktów z mężczyznami, raczej będzie szukał schronienia w ciepłym żłobku, otaczał się kobietami, bo z mężczyznami po prostu nie będzie się czuł komfortowo. Są takie tacy panowie, którzy dobrze się, to co powiedziałeś, świetnie się czują w środowisku kobiet, no bo tam są na piedestale, tak? I są, jacy, tak. Czarujący, uczynni, jacy jeszcze są w tym środowisku kobiecym? No właśnie, tacy, można na nich liczyć, zawsze pomogą we wszystkim, w przeprowadzce, doradzą, będą słuchać godzinami o naszym wrednym chłopaku, który nas nie szanuje i jakby będą mówić, daj spokój, rozstań się z nim, po co ci taki facet, a tak naprawdę będą próbować tą dziewczynę poderwać, tylko ponieważ
mają ten cały syndrom, to nie zrobią tego wprost, tylko właśnie poprzez takie bycie miłym. I potem są sfrustrowani, bo oni w ogóle nie zachowują się męsko przy kobietach, więc kobiety intuicyjnie wrzucają ich do przestrzeni friend zone, tak zwany. I w momencie, kiedy ten mężczyzna wychodzi z jakąś ofertą randki czy spędzenia razem wieczoru, to te kobiety często są zaskoczone i mówią: słuchaj, no wiesz, jesteś cudowny, miły, w ogóle jakaś kobieta będzie miała z ciebie wielki pożytek, ale no ja nie, bo ja tam kocham kogoś innego. No i to jest wyraz właśnie tego, że niebycie z mężczyznami, jakby wyjście z tej męskiej energii, no ma swój koszt. I to jest właśnie taki koszt. No właśnie, teraz przejdźmy do tego świata już dorosłego, młodego człowieka, czy dorosłego mężczyzny, tak, który ma za sobą taką historię. Jakie mogą być dla niego koszty w życiu osobistym, ale też i w życiu zawodowym? No, osobistym w relacjach to na pewno będą go pociągać kobiety, które potrzebują pomocy i które trzeba naprawić, czyli będzie naprawiaczem. Może na przykład gustować w cudzych, nieszczęśliwych żonach i je cały czas ratować, albo w kobietach, które po prostu wiecznie mają jakieś problemy i trzeba je ciągle ratować, są takimi, jak to się mówi, wiesz, węgiel do wyszlifowania, że wystarczy włożyć trochę pracy w nie, pomóc im i one będą błyszczeć. I oni jakby świetnie się czują w tej roli naprawiacza i pomagacza, bo się w niej trenowali całe życie z mamą, więc dokładnie wiedzą, jak się poruszać w tej przestrzeni, nie? Jak co robić, żeby ona była szczęśliwa, jak jej dogadzać. I oni są często sfokusowani w relacji na tym, żeby dbać, wyczuwają najmniejsze zmiany nastroju partnerki i robią wszystko, żeby ona była szczęśliwa, a jak nie jest, to wpadają w potężną panikę. Bo są przekonani, że zostaną porzuceni za chwilę. I ja, moi klienci mi mówią, że potrafią wręcz chodzić za tą kobietą i mówić: już się nie gniewaj, już, czy już okej, okay, już okej. Okay. I one dla świętego spokoju mówią: dobra, już okej, okay, daj mi spokój. Ale tak naprawdę nie szanują tych mężczyzn wtedy i ci mężczyźni też mi mówią, że oni sami siebie nie szanują za to, że to robią, a jakoś nie umieją się powstrzymać. Natomiast jeżeli taki mężczyzna spotyka po prostu szczęśliwą kobietę, która jest szczęśliwa sama siebie i chce mu ofiarować miłość i swoje serce, no to on albo sabotażuje taką relację, albo ucieknie, bo on się w ogóle nie potrafi w niej odnaleźć, bo jeżeli on nie może jej naprawiać i jej pomagać, to on nie potrafi normalnie żyć i po prostu cieszyć się. Poza tym ci mężczyźni w ogóle nie potrafią przyjmować. Co przyjmować? Nic nie potrafią przyjmować, w sensie emocjonalnie nie potrafią przyjmować, bo czyli są tak zajęci. Komplementy, prezenty, tak, dobre tak. Słowo, tak? No bo oni są tak zajęci dawaniem i dbaniem o to, żeby ktoś inny był szczęśliwy, że jak tylko mieliby przyjąć, to oni by czuli się, że, no, że coś jest nie tak. Oni się czują komfortowo, jak inni mają u nich dług. Taki emocjonalny. Są potrzebni, bo mogą coś dawać i mogą tak. Mają się kim opiekować, czyli ciągle są w roli. Jednym z takich najcięższych zadań domowych, jakie ja zadaję, niby bardzo proste gdzieś na mojej grupie czy na terapii, jest to, że ktoś, jakiś mężczyzna ma poprosić 3 osoby w ciągu dnia o zrobienie dla niego czegoś, co spokojnie może sam zrobić dla siebie. Na przykład? No, żeby mu ktoś herbaty zrobił, albo żeby mu podał coś tam, albo coś dla niego zrobił, pomógł mu w zakupach. I mężczyźni mówią, że to po prostu nic im nie sprawia, że to było makabryczne zadanie domowe i że potrafili się godzinę zbierać, żeby kogoś poprosić o tą herbatę, a jak już w końcu to zrobili, to w tym było tyle te napięcia i jakiejś agresji, jak już to wyrzucili. Zmocił się. Tak. Bo dla nich jest to całkowicie nowa sytuacja. No więc jak można stworzyć relację prawdziwą, szczęśliwą, jak ktoś nie potrafi przyjmować? Nie? Ja tu zadam jeszcze dodatkowe pytanie. Czy taki młody człowiek, cały czas mówimy o tym młodym człowieku, który wyrasta w tym bólu tak, ojcowskim, czy to również ma swoje przełożenie na seksualność? Tak, ma, bo często to jest tak, że jak taki mężczyzna był w relacji z mamą, to on nie mógł przy niej wyrażać swojej seksualności tak wprost, jako dojrzewający mężczyzna, więc musiał ją ukryć i to pozostaje w umyśle i oni często mają skrytą seksualność, która często przechodzi w perwersję albo w uzależnienie od pornografii, bo ona musi być ukryta w pewien sposób. I to jest potem trudne do wyjścia z tego.
Tu masz reakcję mężczyzn. Auć, prawda boli. Zapraszamy panów, naprawdę to jest dla was i jak wam będzie lepiej, będziecie wychodzić z tej rany, to wszyscy na tym skorzystamy. I kobiety, tak. I inni mężczyźni tak samo. Okej, to teraz zapytam o ten świat zawodowy, bo pamiętam, że na podcaście powiedziałeś coś takiego i tutaj w ogóle zachęcamy i zapraszamy do tej rozmowy, bo była też burzliwa. Powiedziałeś coś takiego, że takie osoby, tacy mężczyźni przez pierwsze 20 lat szaleją zawodowo, bo mają zupełnie co innego w głowie. Jakbyś to też mógł uzupełnić jeszcze o to, jak wygląda świat mężczyzny zawodowy, kiedy ta rana cały czas jest? No, często jest tak, że my jednak chcemy uzyskać od ojca akceptację, szacunek taki, no bo nie dostaliśmy go w dzieciństwie właśnie z powodów, o których mówiliśmy i wpadamy na pomysł, że to my się czegoś dorobimy, będziemy sławni, albo będziemy bogaci, albo osiągniemy. Ale po co on to robi? No, żeby ojciec przyszedł w końcu i powiedział, że jestem z ciebie dumny, jesteś super, synu, nie? Po prostu wow, no bo on całe dzieciństwo usłyszał, ten ojciec się na nim wyżywał emocjonalnie, że on nie jest okej, okay, nie? Więc po prostu będzie chciał ten mężczyzna to nadrobić i udowodnić ojcu. I ja sam osobiście spędziłem ileś lat na próbie robienia tego i stworzyłem firmę i tak dalej właśnie po to, żeby w końcu zasłużyć na tą akceptację. I oczywiście to jest fajne, bo budujemy dużo umiejętności i jakby z takiego męskiego poziomu to jest super. Natomiast warto jest w pewnym momencie się zatrzymać i odkryć, że my tego nigdy nie dostaniemy od ojca, że dopóki będziemy to robić po to, żeby to dostać od ojca, to, no to będziemy ciągle biec i nigdy nie przestaniemy biec, bo nigdy nie będzie wystarczająco dużo. I jednak ta miłość i ta akceptacja jest w nas i musimy się zatrzymać, pójść na jakąś dobrą terapię i po prostu sobie odkryć to, że po pierwsze pogodzić się z faktem, że my tego nigdy nie dostaniemy, a po drugie znaleźć to w sobie. Mój były był samodzielny w pracy, lubił być macho i prosił kobietę o pomoc. Wyręczanie często, mimo to był syneczkiem mamusi. No oczywiście, że tak. My opisujemy taki klasyczny przykład. Mogą być różnego rodzaju wariacje, bo generalnie jakby są dwa sposoby, jak mężczyźni radzą sobie z lękiem. Jeden sposób to jest taki, że są bardzo ostrzy, właśnie macho, kontrolujący, i radzą sobie z lękiem poprzez agresję i kontrolę i nieczułość. A drugi sposób, w jaki mężczyźni radzą sobie z lękiem, to jest bycie, stanie się miłym facetem, czyli z takim manipulującym, używającym czegoś, co ja nazywam ukryte kontrakty, czyli jeżeli ja będę spełniał twoje potrzeby, zanim mnie o to poprosisz, to ty będziesz spełniać moje potrzeby, zanim ja cię o to poproszę. I tam jest, i to wszystko jest niejawne, ukryte, nikt nie wie, że taka jest umowa. I potem taki mężczyzna jest sfrustrowany i ponieważ nie dostał tego, co miał dostać, a dał, no to przechodzi w pasywną agresywność i w karanie. Nie? I jakby to są dwa sposoby i one mogą się mieszać u różnych mężczyzn. W jednych aspektach mężczyźni mogą wybierać ten element kontroli i agresji, a w innych wchodzić w ten drugi element. I to, tak jak mówimy, funkcjonuje w ten sposób zarówno w świecie zawodowym, jak i też prywatnym, bo to... Tak, ja dlatego promuję coś takiego, co nazywam zintegrowaną męskością, czyli to jest taki wyższy poziom funkcjonowania męskiego, że on już nie jest oparty o to, że my radzimy sobie strategiami różnymi z lękiem, tylko my wychodzimy ponad obydwie te strategie i stajemy się mężczyzną, który jest po prostu przejrzysty, autentyczny, umie wyznaczać granice, znaje, mówi zawsze prawdę, mówi co czuje i jest taki bardzo konkretny i przejrzysty i już nie musi sobie radzić z lękiem, bo go nie ma, bo on po prostu zarządza swoim życiem w przejrzysty, mądry sposób. Tutaj jest to właśnie określenie syndrom miłego faceta, jakbyś to jeszcze doprecyzował, co to jest i jak z tym pracujesz, jakie są objawy też? Tak, no nazwa jest może taka nie do końca fortunna, szczerze mówiąc, bo wielu osobom się kojarzy, że jest miły, a to nie chodzi o jego zachowanie, tylko o sposób postrzegania rzeczywistości. I miły facet w takim dużym skrócie właśnie używa tych ukrytych kontraktów, o których mówiłem wcześniej, czy jest przekonany, że jak on będzie robił różne rzeczy dla innych, to będzie miał miłe, przyjemne życie, co mu nie wychodzi.
bardzo często jest taki, w sumie kłamie i manipuluje, dlatego że on tak bardzo mu zależy na utrzymaniu tego wizerunku mojego faceta, że robi wszystko, żeby nikt nie odkrył, że on taki naprawdę nie jest, więc ukrywa swoje porażki, nie pokazuje tego, jest zamknięty, nie opowiada o sobie, robi wszystko, żeby nikt się nie zorientował, co tam w środku siedzi, jaki tam jest bałagan i lęk. A jak ktoś go przyciśnie, to jak reaguje? No to jak się go przyciśnie, to albo początkowo reaguje w miły sposób, czyli będzie się izolował od kontaktu, obrażał, brał wszystko osobiście, wchodził w rolę ofiary. Fochy, tak? Tak, fochy. Do momentu, aż nie zostanie przekroczona granica, bo mili faceci są w sumie bardzo agresywni. Tylko jak już im puszcza, to ta agresja jest olbrzymia i często jest odpalona przez jakiś w ogóle nieistotny trigger, ale ponieważ tyle się tego zebrało i on tego nie wyrażał w autentyczny sposób, no to potem już nie ma nad tym kontroli i często robi no, poważny zgliszcza to powoduje. Tak, zgliszcza. Dobrze, a powiedz mi w takim razie, jak kobiety, no właśnie nieświadomie, już powiedziałeś, że matki, tak, nieświadomie wstawiają na piedestał, zastępują tego swojego męża, partnera i wstawiają młodego człowieka. Natomiast powiedz mi proszę, jak te świadome kobiety, które albo właśnie z tej rozmowy się dowiedziały, albo z twojej strony, czy właśnie z tego podcastu, który nagraliśmy, wiedzą, że coś takiego funkcjonuje i złapały się na tym, o rany, u mnie to działa, ja taka jestem, to mając młodego człowieka, syna, co taka świadoma osoba może zmienić, naprawić, żeby tego młodego mężczyznę, nie wiem, zwrócić w ten świat męski, żeby się uczył męskości? Co może zrobić taka matka? No powiem ci taką anegdotę, bo właśnie mi się przypomniała. No właśnie, na historię czy anegdotę poprosiłem. I właśnie mi pytała, zadała mi podobne pytanie i tam, ale mi opowiadała, że w sumie robi sobie z tego synka partnera, tak z tego, co wywnioskowałem z tej naszej rozmowy. Ja jej powiedziałem, wiesz co, no powinnaś mieć faceta, po prostu powinnaś mieć mężczyznę, który przychodzi do domu, którego ten młody mężczyzna widzi i to jest twój partner, a nie twój syn. I to by mu dobrze zrobiło. I ona powiedziała, że no nie ma takiego mężczyzny, jakoś nic takiego się nie wydarza w jej życiu. Ja jej powiedziałem, słuchaj, to kup 3 pary męskich slipków, jak będziesz robić pranie jego rzeczy, swojego syna, to również te męskie slipy wypierz i powiesz na sznurku w łazience tak, żeby on widział. I ona aż się żachnęła i powiedziała, ale co ty, co mój syn sobie pomyśli? A, no właśnie. Ja mówię, no właśnie, co twój syn sobie pomyśli? To kto decyduje o tym, co się dzieje w twoim życiu, twój syn? Nie, bo to jemu... I ona była przerażona tym faktem, że ona ma mieć jakieś męskie slipy w domu. No ale właśnie o to chodzi. No jeżeli kobieta, bo to często jest, szczerze mówiąc, trochę takie pójście na łatwiznę kobiet, że... Jest wygodnie mieć takiego tak, partnera. Dokładnie. Boją się relacji, czy boją się stresu z tym związanego, czy ryzyka i rezygnują z tego wszystkiego i często no, w chwili słabości po prostu przelewają to na syna. I to jest niewłaściwe. Kobieta powinna mieć partnera dorosłego i wtedy ten młody chłopiec będzie przychodził, będzie zazdrosny, będzie przeszkadzał, będzie próbował odzyskać swoją mamę, jakby będzie testował tego faceta i kobieta ma pozwolić temu mężczyźnie wygrać. On ma wygrać i młody ma z kołderką pójść do łóżka nawet płacząc, ale niestety role zostały ułożone. Ten syn wie, że on jest synem, a mama ma partnera. I wtedy to jest zdrowe. Więc... To teraz dodatkowe pytanie. Oprócz tych slipek, które są wyprane, czy świadoma matka, która wpadła wcześniej w tą pułapkę, ale chce to naprawić, czy takie na przykład wysyłanie syna na obozy harcerskie, w środowisko rówieśników, męskie środowisko, czy jakieś zorganizowane wyjazdy, czy to jest sposób też na to, żeby tak, on się uczył? Jest, ale przede wszystkim też, bo ja piszę, że jednym z głównych elementów męskości jest po prostu przebywanie z innymi mężczyznami, bo mężczyźni się w ten sposób uczą męskości.
Więc nawet jeżeli ta mama nie ma partnera, to powinna spróbować zadbać o to, żeby ten młody chłopak miał kontakt z mężczyznami. Czyli znaleźć mu trenera od karate, może jakiegoś wujka, który jest biznesmenem. Po prostu świadomie doprowadzać do sytuacji, kiedy ten młody chłopak ma kontakt z innymi dorosłymi mężczyznami. Najlepiej jak oni jeszcze mają sukces w jakiejś dziedzinie życia i ten młody chłopak może ich podpatrzyć, zobaczyć, jak oni się zachowują. No bo od kogo on się ma tego uczyć, więc po prostu dbanie świadome o to, żeby mężczyzna, jej syn spędzał czas z innymi mężczyznami. To jest na pewno taka rzecz i myśmy jeszcze o jednej rzeczy tutaj mieli powiedzieć, tylko nie mogę sobie przypomnieć. Przekonanie. Nie, chodzi mi jeszcze o te mamy, co one, że no, też powinny się starać w towarzystwie tego chłopca nigdy nie mówić o ojcu. Bez względu na to, co ten ojciec robi. To jest to, co rozmawialiśmy przed wejściem tu na antenę, żeby jakby trzymać stronę, że nie mówi się źle o tym partnerze, tak, o ojcu. To jest szalenie ważne, ale szalenie trudne. Na pewno, natomiast no wiesz, na tym polega dojrzałość w życiu, nie? Nie jest prosta, ale od tego ale mamy... warto, tak? Od tego mamy koleżanki, od tego mamy czas, jakby kiedy naszego syna nie ma w domu, żeby sobie się pożalić, wypłakać i powiedzieć, co tam chcemy, ale syn w ogóle nie jest adresatem tego, jakby, bo często my chcemy... I tu wtedy... bardzo ważne hasło do wszystkich pań, wszystkich matek, żeby te swoje żale załatwiać poza, tak, synem. I tu dodatkowe pytanie, co w sytuacji, kiedy no, powiedziałeś na samym początku, że często ten ojciec przez agresję, czy alkohol, czy inne używki, no nie jest dobrym ojcem. I co w takiej sytuacji, jak sobie z tym poradzić? No, jest złym ojcem. Życie. Złym, dobrym, wiesz, ja bym tego tak nie określał, bo popatrz, wszyscy się zajmujemy radykalnym wybaczaniem, i czy ty możesz powiedzieć, że twoi klienci, jak opowiadają o tym, jak zostali skrzywdzeni, to ta osoba, która ich krzywdziła, była zła? Okej, tu dodajemy już duchowość, czyli właśnie radykalne wybaczanie, czyli mamy świadomość, że nasi słuchacze, nasi widzowie są w tej duchowości, więc ona bardzo, bardzo, bardzo pomaga. Będziemy o tym jeszcze mówić pod koniec. Ale w tym tutaj... sensie, że wiesz, o co mi chodzi, takie ocenianie tego w ten sposób, no bo jak ja pracuję i pracujemy nad ojcowską raną i się cofamy do przeszłości, to się okazuje, że ten ojciec nie był zły, jego celem wcale nie było krzywdzić syna, jego celem wcale nie było krzywdzić rodziny. On był on robił często... jakby swoje, to co umiał, to co potrafił. Tutaj Joanna napisała, to jest bardzo trudne, kiedy ojciec zachowuje się jak palant w stosunku do syna. Tak. To są trudne historie. To są bardzo często dramatyczne historie. Natomiast to, w czym funkcjonujemy tutaj w radykalnym wybaczaniu, to jest cały czas przypominanie sobie, że funkcjonujemy na tych dwóch poziomach, dwóch światach. Świat ziemski, który ma swoje prawa, reguły, ale dołączając do tego tą duchowość, na przykład filozofię radykalnego wybaczania, w duchowości nie ma winy i kary, tak? Nie ma ofiary i kata. Wszystko jest po coś. Także to jest szukanie tej ulgi w świecie duchowym. Ale my to tak praktycznie załatwiamy, bo jak ja pracuję nad ojcowską raną z klientami, to oni też przychodzą i tam narzekają na tego ojca. A potem jak robimy sobie taką cofnięcie się w czasie, jak ten ojciec miał 40, 30, 20, 10 lat, 5, jakie on przeżywał rany, jak on sobie zradził, jakie on zbudował strategię na swoje życie na podstawie tych ran, to często ci synowie nagle odkrywają, kurde, ale on nie miał wyjścia. Biorąc pod uwagę całą strukturę jego życia, to on musiał się tak zachowywać i bardzo często się okazuje, że ci ojcowie byli źli w tym sensie, że tak bardzo nie radzili sobie ze swoim życiem, że to się wyrażało w taki niszczący sposób często, czy negatywny. Ale to nigdy nie było takie świadome, że ja teraz krzywdzę syna i żonę i będę z tego szczęśliwy. To był wynik pomieszania, pogubienia, próby zasłużenia na miłość albo czucia się niedocenionym i jakoś wymuszenie tego. I często mogą się zachować jak palant, jak tutaj ktoś napisał,
robić to w taki głupi sposób, ale koniec końców wszyscy pragną miłości i akceptacji. Tutaj ktoś wrzucił informację, że pani Wiesława, próbuję odnaleźć to pytanie, także dajcie mi chwilkę. Natomiast Marcinie, hasło przekonania, to jest coś, co jak ja to kiedyś określiłam, kieruje naszym życiem z tylnego siedzenia. Nam się wydaje, że trzymamy kierownicę, a tak naprawdę ten głos, który mamy wewnętrzny, to przekonanie, które jest niewspierające, steruje często naszymi myślami, decyzjami. Jakie tu, w tym układzie, jakie powstają te niewspierające przekonania? No, że nie jestem wystarczająco dobry, nie zasługuję na miłość, nie zasługuję na akceptację, nie jestem męski, nie zasługuję na kontakt z męskością, boję się kobiet, bliskość z kobietami wiąże się z utratą wolności, z utratą radości życia, z byciem w pułapce, uwięzionym, jakby dużo tego jest. I też jakby też jeszcze tak chciałem dopowiedzieć jedną rzecz, że ci mężczyźni, bo oni często rezygnują z gniewu, ponieważ jak ojciec był właśnie agresywny, tak, oni nie mają kontaktu z gniewem. I jak ktoś nie ma kontaktu z gniewem, to wcale nie jest łatwa praca terapeutyczna, żeby go namówić do tego kontaktu i żeby on sobie pozwolił nawiązać z tym kontakt. Bo odcięcie się od męskości też powoduje, że odcinamy się od gniewu. Ale za tym gniewem, ten gniew jest jakby w cieniu. I tam nie tylko jest gniew, ale tam jest niesamowity power. I ten mężczyzna, odcinając się od męskości, odcina się od swojej mocy, od poweru, od możliwości kreowania świata, zdobywania go. To jest energia, którą można wykorzystać. Tak, jest, i on jest tylko postrzegany jako negatywny, jako ten niszczący, a to jest tylko jego jeden biegun. A drugi jest niesamowity. I ci mężczyźni, którzy odcięli się od męskości, odcięli się od gniewu, oni nie mają mocy w życiu. Bo nie potrafią stawiać granic, tak? No w ogóle nie mają dostępu do tej mocy, wiesz, bo stawiać granice to jest też taki złożony problem, bo trzeba najpierw czuć, że one są przekraczane, trzeba sobie odtworzyć ten system rozpoznawania tego, że one są przekraczane, a potem mieć tą energię i wyrazić to, czy nawet wyrazić swój gniew. Ja na początku też nie umiałem wyrażać gniewu, dopiero z czasem się nauczyłem, że gniew można wyrazić bardzo mocno, i on wcale nie musi być niszczący i wcale nie musi być pomniejszający kogokolwiek. Czy mężczyźni płaczą podczas pracy z tobą? Tak. Często? Płaczą. No tak, jak robimy sobie tą ojcowską ranę, to ja na koniec napisałem taką modlitwę od serca, którą w sumie trudno jest przeczytać, jak nie przyjęliśmy ojca do serca. I tam jest właśnie dużo oddania pokory, dużo oddania hołdu temu ojcu i całej tej męskiej linii przekazu w rodzinie, poważnych pokłonów trzeba wykonać. No właśnie, bo zarówno mężczyzna, jak i kobieta ma ten sam zestaw emocji, prawda? Przeżywania, pragnień, miłości, mocy, więc mamy ten sam zestaw, tylko no właśnie, wychowanie, społeczeństwo, normy kulturowe w jakiś sposób to regulują, o, może tak. Odnalazłam pytanie pani Wiesławy, a co z facetem, którego matka nie tolerowała, bo chciała córkę? Przez 4 lata robiła mu kitki na głowie, a ojciec nie interesował się synem. No, bogaty temat, tak bym to nazwała. No, powiem ci, miałem klienta, który został alkoholikiem z tego powodu, bo jak się napił alkoholu, to mógł być facetem i mógł być sobą i nie miał tych ograniczeń. I też mama mówiła do niego w żeńskim imieniu tam do 4 czy 5 roku życia i też uwielbiał towarzystwo kobiet i tak dalej. Bardzo dużo z tego syndromu się tam pojawiło, ale właśnie alkohol był jedynym momentem wolności, kiedy mógł być facetem i zbójem, bo tak na co dzień to sobie nie mógł na to pozwolić, jak był trzeźwy. Bo alkohol rozpuszcza tego naszego wewnętrznego rodzica i daje nam pozwolenie na to, więc ci mężczyźni będą mieli kłopot, na pewno będą potrzebowali trochę pracy, żeby to z siebie wyrzucić i odzyskać tą męskość ponownie. No tak, czyli bogactwo różnych form czy powodów jest przebogata, natomiast to, co jest nadzieją, że można z tego wyjść, tak?
Jasne, że tak. Okej, tu mamy kolejne pytanie. Pytanie w kolejce. Co zrobić, jeśli syn, 17-letni syn, nie chce mieć kontaktu z ojcem, bo ma złość, że nie utrzymuje z nim kontaktu, a ważne dla niego jest, żeby zobaczył, wybaczył ojcu dla siebie i żeby to zrobił. Myślę, że powinien tak szczerze pogadać z tym ojcem, jakby można było jakoś zorganizować to, zainscenizować takie spotkanie i szczerą rozmowę syna z ojcem, dlaczego ten ojciec nie utrzymywał z nim kontaktu i jak wiemy z radykalnego, wystarczy zmienić perspektywę postrzegania i gdyby ten syn usłyszał historię ojca, co się działo, jak on to przeżywał, jak on to widział, dlaczego podejmował takie decyzje, jak sobie to tłumaczył, nawet jeżeli to było głupie, to samo zrozumienie tego całego procesu może nas przybliżyć do siebie. Kolejne pytanie od Hex. Czy 16-latek może się do pana zgłosić? Czasami on by chciał z kimś pogadać, a nie ma z kim. A nie chce go znowu do kobiety wysyłać. To niedobry pomysł, wysyłać syna do kobiety. To jest niestety problem naszych czasów. Kobiety dzisiaj narzekają na to, że mężczyźni nie są męscy, ale jak popatrzymy, to w żłobku jesteśmy wychowywani przez kobiety, w szkole podstawowej, w ogólniaku. Często są to sfrustrowane, nieszczęśliwe kobiety, które nas kastrują i jesteśmy dzisiaj mężczyźni są wychowywani przez kobiety. Gdzie oni się mają uczyć tej męskości, tego poweru i tego wszystkiego, jak te kobiety często są sfrustrowane i naprawdę ostre, krytyczne, kastrujące, więc ci mężczyźni nie mają łatwo dzisiaj, ja to jednak mam taką misję ochrony facetów, zaopiekowania się nimi trochę. No też historycznie, czy czytając książki, czy oglądając, nie wiem, filmy dokumentalne, to w tak zwanych prymitywnych plemionach, tak, były rytuały, które były przechodzeniem, tak, w świat męski, czy to Indianie, czy w innych środowiskach, więc skądś to, to było, tylko zatraciliśmy może w tym dzisiejszym zaganianym świecie i warto wracać. Tak, odpowiadając na to pytanie, tak, ja pracuję z takimi młodymi chłopakami, oczywiście to, no, tak, żeby sobie porozmawiać i coś tam sobie wytłumaczyć, bo często to jest jeszcze za młody wiek, żeby tak naprawdę pracować nad męskością, tak stricte, bo to, w czym ja się zajmuję, to raczej jak wprowadzać te 5 elementów męskiego życia w takim dorosłym, męskim życiu. Tutaj jest wniosek, żeby wysyłać do psychologa męskiego, tak, do mężczyzn, niezależnie od wieku. Kolejne pytanie mamy, a co jeśli ojciec jest toksyczny? Ma to jakieś znaczenie? Co to znaczy toksyczny? No, przemocowy, z nałogami i to skutkowało na funkcjonowanie w rodzinie. Ja myślę, że dopóki syn chce się z nim spotykać, to nie powinno się tego blokować, nie? Okej. Wróćmy do tych przekonań. Czy w trakcie pracy z tobą te przekonania, zmiana tych przekonań zmienia życie tych twoich klientów? Co się zmienia w ich funkcjonowaniu? No, zmienia się to, że zaczynają odkrywać radość przebywania z mężczyznami. Naprawdę. Niektórzy wiesz do tego stopnia, że w ogóle przestają robić interesy z kobietami, tylko z mężczyznami. Zaczynają tak na takim poziomie odreagowania trochę początkowo i cieszenia się tym kontaktem z męskością. Spędzają dużo czasu z mężczyznami, zaczynają się w tym czuć dobrze, komfortowo, ciepło. I zmieniają też podejście do kobiet, bo już nie chcą im się przypodobać, nie chcą na nich zrobić wrażenia, już nie chcą ich naprawiać, więc uczą się całkiem nowego podejścia do kobiet, czyli bycia autentycznym, bycia zuchwałym, bycia takim lekkim, radosnym, nie ukrywania swojej seksualności, nie ukrywania swoich intencji co do tego, dlaczego spędzają czas z kobietą i jakby chcieli, żeby on się skończył. I dla wielu mężczyzn to jest całkowita nowość, nie? Taki sposób przebywania z kobietami, bo on się nagle robi lekki, zabawny, przyjemny, napełniający i seksualny i to jest super, on taki powinien właśnie być, a z mężczyznami pojawia się bliskość i taka sztama, tutaj widzę, że Artur pisał, rzeczywiście pracowaliśmy razem i może powiedzieć, że rzeczywiście tak jest i potem też na męskiej grupie mamy już inny kontakt z mężczyznami. Więc ta cała dynamika się zmienia. Facet się staje facetem, przestaje być chłopcem.
to powiedz mi proszę, bo skończyłeś kurs radykalnego wybaczania. Jak to narzędzie, ta filozofia i te umiejętności zmieniły twoją pracę i jak to wpłynęło też na twoją działalność, jeżeli chodzi o pomoc mężczyznom? Pomogło mi, dlatego że ja wcześniej pracowałem z ojcowską raną w takich sesjach 3-godzinnych na żywo, bo to jest raczej, to jest tak intymne, ja w czasie tej sesji robię medytację i tak dalej, że trudno jest robić to online. A dzięki metodom z radykalnego wybaczania mogłem to robić w sesjach godzinnych, w kilku sesjach. I okazało się, że to też super pracuje, dlatego że pojawia się czas, kiedy ci mężczyźni mogą to przeżyć i często w czasie sesji w ogóle jeszcze nie odkryli tych różnych rzeczy, a potem sobie to przemyśleli, osiedli trochę w tym i zobaczyli, wiesz co, ty masz rację, ten mój ojciec naprawdę nie miał lekko. I w sumie z perspektywy czasu, że on od tej matki nie uciekł, że on nas nie zostawił wszystkich, to ja w sumie zaczynam mieć do niego szacunek i tak dalej, i tak dalej. I zmienia się perspektywa tych mężczyzn przez ten czas. I dzięki temu ja mogę pracować z większą ilością mężczyzn, a też jak ja nie mam czasu najzwyczajniej w świecie przeprowadzać tego, to mogę odesłać kogoś z moich klientów, chłopaków do innego trenera i wiem, że oni to przepracują, że ja nie muszę brać tak. w tym udziału tak mocno, ewentualnie coś tam dopowiemy, bo często po prostu to wystarczy. Albo jest tak, też tutaj, taką fazą, taką podbudową pod naszą pracę. Tutaj dodam dla wszystkich słuchających, oglądających, że trenerów radykalnego wybaczania można znaleźć na stronie Instytutu Metody Tippinga, jak również można napisać do Instytutu właśnie z takim pytaniem czy prośbą, żeby wskazać osobę, która będzie odpowiednia, jeżeli to ma być mężczyzna, to również szefowa Instytutu Magdalena Czaja odpisze i pokieruje. Także zachęcamy i zapraszamy, żeby panowie pracowali z panami, trenerami radykalnego wybaczania. Także nie ma przeszkód, jest tylko możliwość. Tak. A też można, też radykalne daje mi możliwość do pracy z kobietami i z wybaczaniem mamie. Bo tak naprawdę ten proces rzeczywiście wiąże się z tym, że ja najpierw pracuję z mężczyznami, żeby przyjęli ojca, żeby nawiązali kontakt z męskością i mocą i powerem. Jak już to mają, no to zaczynamy pracować nad relacji z mamą, żeby wyjść z tej relacji matka-syn i tego naprawiania i uszczęśliwiania jej i żeby przejść w całkiem inną relację. I tam też te metody są potrzebne, wybaczenie mamie tej naszej kastracji, zrobienie sobie z nas partnera, i radykalne wybaczenie jest do tego świetne, a na koniec też dobrze jest jeszcze wybaczyć samemu sobie wyjść z tego przekonania, że jesteśmy niekompletni, że coś jest z nami nie tak, że jesteśmy dysfunkcyjni i odkryć, że jesteśmy tak naprawdę super facetem, z powerem, z mocą i że zasługujemy na szczęście i na miłość. I te metody, jakby to, dla mnie to jest taka ścieżka, która się musi wydarzyć, żeby to wszystko podkręcać. W rozmowie na podcaście padło też bardzo ważne słowo, chyba z twoich ust, że przeszłości nie zmienimy i to też jest hasło radykalnego wybaczania, jak najbardziej, ale powiedziałeś bardzo ważne zdanie, że mężczyzna, tak, pracujący nad sobą, nawet nie musi uzyskać tej akceptacji ze strony ojca, bo to już jest przeszłość, prawda? I teraz stanięcie w prawdzie, że tego może nie być nigdy, to zaczyna się praca. No, ale też rozpoczyna się praca i pojawia się koniec, wiesz, koniec cierpienia i początek wolności. Bo my nie szukamy tego na zewnątrz, tylko odkrywamy, że musimy w sobie to wybudować. I ta praca nasza osobista, praca nad męskością, nad zmianą nawyków, nad byciem szczerym, autentycznym, wyrażaniu swoich uczuć, potrzeb, stawianiu granic, przyjęcie swojego cienia do serca, to powoduje, że my widzimy, że jesteśmy fajnym facetem, że wykonaliśmy tyle świadomej pracy, tak dużo już widzimy, tak dużo już rozumiemy, i nagle wzmaga się takie poczucie własnej wartości tych mężczyzn i oni nagle zaczynają być wręcz zuchwali i wymagać od partnerek już też pewnego poziomu, żeby to już działało, bo często jest tak, że na początku jak do mnie przychodzą, to są takie związki, gdzie on sobie wszystko odpuszcza, jego partnerka sobie wszystko odpuszcza, nikt od nikogo nic nie wymaga, bo przecież ty też tyle rzeczy nie robisz,
I to jest taki taka równia pochyła, nie? I po prostu wszyscy odpuszczają sobie coraz więcej, tam nie ma żadnej jakości i nikt się tym nie zajmuje i nikt nawet nie chce zajrzeć pod dywan, co tam się dzieje. I jak jedna ze stron zaczyna wykonywać tą pracę, no to druga ma do wyboru albo podążyć, albo odejść, no bo inaczej się to nie kończy, nie? Tak, ja do dzisiaj pamiętam takie hasło, które usłyszałam już lata temu na temat jakby relacji i małżeństw, które są organizowane w Indiach. I tam króluje takie hasło, że miłość się robi. Także to jest bardzo charakterystyczne akurat tam, gdzie no jest sporo małżeństw aranżowanych, co nie zmienia faktu, że one też poprzez właśnie pracę zmieniają się w dobre związki, ale miłość się robi. To jest czasownik. Tak, ja też widzę, że u nas problem polega na tym, że mężczyźni rezygnują, mężczyźni często nie wiedzą w ogóle, o co chodzi w relacjach i w miłości i w uczuciach. Nie uczą tego w szkole. Nie, naprawdę. I pozwalają swoim partnerkom nauczyć ich tego. I nagle się okazuje, że kobieta uczy mężczyznę, jak być facetem w związku. Mm-hmm. A kobieta nas tego nigdy nie nauczy. I my próbujemy to zrobić tak, jak ona sobie życzy, ale to nie działa, bo to nie jest niezgodne z naszą biologią. I to jednak mężczyzna powinien postawić te warunki, powiedzieć, jak to wszystko powinno wyglądać i zaprosić kobietę do tego, żeby ona za nim podążała w tym systemie, który on tworzy. Tutaj Hex napisał, ojej, jakie to mądre to wszystko, dziękuję za ten odcinek. Takiego mężczyznę wychowuję, ale czy dobrze? Bardzo fajny odcinek. Budujący, super. No po to robimy, żeby też i bardzo się cieszymy z tego, że możemy pokazać tą również męską stronę i trenera, właśnie mężczyznę, który na co dzień pracuje z mężczyznami, bo moje doświadczenie jest takie, że no, większość to są kobiety, stąd może być to też zaburzona perspektywa, bo Z moich doświadczeń wynika, że kobiety się rozwijają, kobiety pracują, a ty mówisz, że mężczyźni też i do tego też zachęcamy. Tak, ja bym chciał powiedzieć kobietom z mojej perspektywy, że mężczyźni tylko wyglądają, że oni mają to gdzieś i że są tym niezainteresowani. Grają, tak? Nie, oni po prostu nie mają pojęcia, co zrobić, są strasznie zagubieni i strasznie zlęknieni tym wszystkim, ale próbują utrzymać taką wizerunek, że on to ma gdzieś, że on to zlewa i że w ogóle, ale tak naprawdę są przerażeni. Kobiety często nie zdają sobie z tego sprawy, jak bardzo mężczyźni są pogubieni i przerażeni. Oni szukają tej pomocy, ale nie wiedzą, gdzie ją znaleźć. Głupio przyjść do swojej partnerki i powiedzieć, że sobie nie radzę ze wszystkim, nie? No, bo to nie męskie, prawda? Przynajmniej w tej... Marcinie, to jeszcze chcę, żeby wyraźnie wybrzmiało twoje rady dla kobiet, które są dzisiaj partnerkami tych mężczyzn, partnerów, którzy nadal funkcjonują z tą raną ojcowską. Co kobieta, w jaki sposób może mu pomóc, pokierować, nie wiem, książkę dać, nie wiem, cokolwiek, co z twojej perspektywy może pomóc? No, na pewno książki, jest kilka książek takich o męskości, na pewno polecę swoją książkę, czyli Zintegrowana Męskość. Zajrzyjcie na stronę, tak, marcinwąsik.pl. David Deida napisał kilka dobrych książek właśnie o męskości takiej uduchowionej, głębokiej i fajnej, bo jest też dużo takich książek ostrych, szowinistycznych i tego bym nie polecał, ale Deida jest super. Co ja bym na pewno polecał, żeby te kobiety sobie też poobserwowały tego swojego mężczyznę, czy on ma przyjaciół męskich, czy on się z nimi spotyka regularnie, czy on wychodzi, czy on się dobrze czuje w towarzystwie innych mężczyzn. Ale wiesz, tu się włącza lęk, bo pójdzie i nie wiadomo, co zrobi, brak kontroli. No, taka jest męskość, no ale no, to mamusia chce kontrolować synka, a dorosła kobieta nie powinna chcieć kontrolować swojego mężczyzny, bo to znaczy, że ona ma problem. Nie? Bo... Czyli lepiej budować na zaufaniu niż na kontroli. Nawet nie na zaufaniu, tylko na takim zaufaniu do siebie samego, bo zobacz, jak mężczyzna pracuje ze sobą, rozwija się, chodzi na terapię, medytuje, ćwiczy fizycznie, prowadzi jakiś biznes, jest świadomy, ma męskich przyjaciół, to ten facet jest po prostu atrakcyjny. Jak jest jeszcze do tego przejrzysty, wyraża swoje emocje, nie boi się, jest autentyczny, to taki facet jest super.
I teraz kobieta może albo wpaść w lęk, że inne kobiety też odkryją, że jest super i jej go ukradną, albo sama wprowadzić się na taki poziom, że on też będzie widział, że ma wyjątkową kobietę, która wkłada tyle samo pracy, co on, i wtedy ona się nie ma o co martwić. I ona też jest wtedy atrakcyjna. Tak, i nie będzie miała dużej konkurencji. I więc ja jestem za tym, żebyśmy nigdy nikogo nie kontrolowali i nie ograniczali z powodu naszych lęków. To są nasze lęki, to my musimy z nimi pracować, a najlepszy sposób na lęk to stać się po prostu atrakcyjnym człowiekiem na różnych poziomach i wtedy naprawdę nie musimy się martwić i się zastanawiać, co robi nasza kobieta, bo wiemy, że ona nie szybko znajdzie takiego faceta. Paweł napisał, kobieta może zaufać mężczyźnie, tak też może mu pomóc. A poza tym też faceci po prostu potrzebują trochę pobroić, bo to jest męskie. Facet musi wyjść, pobroić, trochę połamać, przekraczać granice i tak dalej, żeby w ogóle odkryć, gdzie one są. I to jest jakiś taki współczesny mit, że ma być taki grzeczny i poprawny politycznie. Ale tak szczerze mówiąc, to w ogóle nie jest sexy, nie? I to nikomu nie służy. Więc no, ja sobie nie wyobrażam, żeby moja kobieta mi zabraniała w eksplorowaniu mojej męskości. Oczywiście, że to musi być na przejrzystych zasadach, temu to musi towarzyszyć odpowiedzialność. Przedyskutowane chociażby wcześniej, tak, ale porozmawiane. Powinien dawać poczucie bezpieczeństwa na wszystkich poziomach. I ja nie mówię o jakichś takich dziwnych zachowaniach, ale z drugiej strony powinien mieć przestrzeń na swoje męskie przygody, swoją męską jaskinię, swoich męskich przyjaciół i swoje rytuały, bo to jest dla mężczyzny bardzo ważne, to jest nagroda dla mężczyzny. Jak on nie będzie miał tej nagrody, to on sobie ją zorganizuje w toksyczny sposób. Będzie po prostu oglądał filmy porno, robił różne inne rzeczy, bo mamusia mu zabroniła, no więc będzie to robił pokryjomu jak nastolatek, pomimo tego, że ma 45 lat. I nikt nie będzie zadowolony z tego. Marcinie, chcę wrócić jeszcze do tej sfery duchowej. Jakie elementy z tej duchowości mogą pomóc jednej i drugiej stronie? Duchowość to jest takie szerokie pojęcie, więc może sprecyzuj trochę. Radykalne wybaczanie, jak może pomóc tym, którzy chcą wejść na ścieżkę pracy nad sobą, czy nad swoim, czy pomóc partnerowi. Co z twojego doświadczenia w tym zakresie radykalnego wybaczania pomaga mężczyznom szybciej, może łatwiej, może lepiej wychodzić z tego bólu? No, na pewno wyjście z tej roli ofiary, czyli takie odzyskanie swojej mocy, bo jednak bycie w roli ofiary bardzo nas ogranicza i zrozumienie, że w sumie wszyscy są pogubieni i tak naprawdę każdy chce być szczęśliwy, robi to tylko w taki bezsensowny sposób często i dlatego ludzie się ranią nawzajem. Ale z założenia niewiele osób jest złych lub ma naprawdę negatywne intencje. Nie, większość ludzi... Są zagubieni. Jak pracujemy nad tą ojcowską raną, to ci ojcowie po prostu byli tak pogubieni i przestraszeni i chcieli uzyskać akceptację, byli sfrustrowani, że nie ogarniają, że za mało zarabiają, że coś tam i z tej frustracji szli pić, żeby na chwilę zapomnieć, ale im naprawdę zależało, tylko oni nie wiedzieli, jak to zrobić i z tej niemocy pili, to rzadko jest tak, że ktoś jest po prostu zły i ma wszystkich w dupie i po prostu idzie sobie gdzieś tam pić. Tak. Nie? Czasami jest to po prostu rana, ból, z którym nie umie sobie dana osoba poradzić. Tak. I tutaj płynnie przechodzę do punktu zachęcenia tych wszystkich z Państwa, którzy oglądają nas dzisiaj, a jeszcze nie weszli w świat radykalnego wybaczania, chcieliby zobaczyć, tak zajrzeć i zobaczyć, co to jest i czy to jest dla mnie, to cyklicznie Instytut Metody Tippinga organizuje taką pigułkę, takie wprowadzenie właśnie, dwugodzinne spotkanie online, gdzie jest oczywiście wykład, ale też jest fantastyczna praca grupowa, czyli 7 kroków, które prowadzone jest przez Magdę Czaję, szefową Instytutu, przy moim wsparciu, więc ci, którzy mają ochotę doświadczyć, zapraszam tutaj na stronę Instytutu, tam są wszystkie szczegóły, Pascal też tutaj wrzuci pewnie link w komentarzach, także zapraszam wszystkich, którzy chcą dotknąć, zobaczyć, poczuć, a też siła grupy
jest zawsze też ogromna. Marcinie, czy ty prowadzisz właśnie też grupowe spotkania mężczyzn? Tak, ja właśnie teraz aktywuję czwartą edycję Męskiej Grupy Mocy. 25 października rozpocznie się ta edycja. I to jest 3 miesiące pracy, gdzie spotykamy się co 2 tygodnie na 3 godziny, 8 facetów. I po prostu wspieramy się nawzajem, pogłębiamy tą naszą męską pracę i transformujemy te nasze męskie życia, więc jeżeli ktoś by chciał wziąć w tym udział, to już niedługo, bo za kilkanaście dni rozpoczyna się ta grupa i jeszcze kilka miejsc zostało. Ja też zapraszam na mój kanał na YouTubie, który się nazywa Po Męsku i tam z moim dobrym przyjacielem prowadzimy sobie takie męskie pogaduszki o różnych aspektach życia i jeżeli ktoś chce, to może sobie po prostu zaglądnąć tam i posłuchać. Natomiast dla wszystkich mężczyzn, panów, którzy, bo bardzo wyraźnie trzeba powiedzieć, że wstyd jest tutaj mocno ograniczający, jeżeli jest się w tym świecie ofiary. Dlatego bardzo, bardzo zachęcamy tu jako instytut i też Marcin do tego, żeby panowie szukali wsparcia u innych mężczyzn, terapeutów, trenerów, bo warto, bo myślę, że to spotkanie z tą silną męskością, która wcale nie oznacza siły takiej fizycznej, ale właśnie mądrości, doświadczenia i pewnej stabilizacji takiej wewnętrznej, że ten pogubiony, nazwijmy to, mężczyzna spotyka się z siłą, stabilnością, mocą i jest prowadzony. Także myślę, że to jest właśnie wtedy i też cudowna dostaję praca. Wsparcie od, wiesz, i też dostaję wsparcie od innych mężczyzn. Ja dlatego uwielbiam grupy, bo my często mężczyźni, ich jedynym przyjacielem jest ich partnerka i jak dojdzie do kłótni, to oni w ogóle nie wiedzą, kto ma rację, nie mają żadnego wsparcia żadnej strony. A jak nagle tam jest 6 facetów i powie, stary, to jest tak i tak, my trzymamy za ciebie kciuki, poczuj nasze dłonie na twoich plecach, do boju i walcz o siebie i tak dalej, to taki mężczyzna wraca i on naprawdę czuje to wsparcie. I on wie, jest napełniony, tak, jest mocno. Jest napełniony, czuje oparcie, wie, że jak coś źle zrobi, to przyjdzie do grupy, opowie, dostanie tam lekkie baty, ale za chwilę wszyscy go podniosą i dowie się od mężczyzn, jak to powinno być. No i to działa, bo tak było od 10 tysięcy lat. To ostatnie 50 lat zwariowało i ludzie po prostu robią jakieś dziwne rzeczy, a wcześniej to było coś naturalnego w relacjach męskich. Słuchaj Marcinie, mamy najdłuższy live dotychczas, ale temat i tutaj reakcja grupy była tak silna, mocna, że jest tak, że godzinę tutaj energetycznie jest bardzo wysoko. Prośba do Was wszystkich, którzy słuchacie, oglądacie tego live'a, tego nagrania, żeby pomyśleć o osobie, której te informacje mogą się przydać. Nawet jeżeli to będzie właśnie ten pierwszy krok do zmiany, do pracy nad sobą, niech posłucha, niech dojrzeje do tego, żeby zrobić kolejny krok. Znaleźć Marcina, znaleźć trenera radykalnego wybaczania, zajrzeć na stronę instytutu, przyjść na wprowadzenie, bo no ta zmiana zaczyna się od tego pierwszego kroku, więc do tego zachęcamy. Tak, na pewno Marcinie. Warto. Na pewno warto i mogę obiecać tym mężczyznom, że jeżeli wyruszą w tą ścieżkę, to ich życie zmieni się nie do poznania i to wcale nie potrzeba tak dużo czasu. Tu jest prośba o link do warsztatu. Myślę, że to później po live po prostu wrzucisz. Tak, wystarczy wejść na moją stronę marcinwąsik.pl i tam w produktach jest Męska Grupa Mocy. Agnieszka już działa, czyli udostępniła już komuś, komu dobrze życzy. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Marcinie, ja serdecznie Ci dziękuję za Twój czas, za spotkanie. Tutaj już podziękowania do Ciebie też się pojawiają. Także zapraszamy wszystkich Was do słuchania też podcastów, bo mamy w planach kolejne nagranie, kolejny temat arcyciekawy, też gościnnie z Marcinem, także śledźcie nas tutaj na YouTubie czy na podcastach, zawsze coś ciekawego dla Was szykujemy. Marcinie, bardzo serdecznie Ci dziękuję.
Dziękuję wszystkim, którzy byli na żywo i wszystkim, którzy będą to oglądać. Także niech się niesie w świat. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie i było mi bardzo przyjemnie. Super, bardzo dziękuję. Do zobaczenia wszystkim. Do zobaczenia, hej.